Witam Was wszystkich w misji szóstej naszej kampanii militarnej z twierdzy HD. Rozpoczynamy. Akt drugi na pozycjach wyjściowych. Przeklęty głupcze! Cóżeś na Boga zdziałał najlepszego? Prawdę mówiąc, to ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Tak, tak. Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę szczurowi. Tymczasem do szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To nie do wiary. Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo. Nie zachowuj się jak mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo. Tylko mi zaufaj. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy lord Wełnowur czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser Długorękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Misja szósta, propozycja szczura. Depus pragnie rozmawiać z nami o rozejmie, jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego hrabstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć. Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę. Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły twojego następnego zadania. W końcu ser Długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. Lord Wełnowur, w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu, choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. Załóż niewielki obóz na otwartej polanie i w spokoju oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. Więc mamy misję od lorda Wełnowora. Mamy negocjować ze szczurem. Chociaż jak widzieliście, ser Długoręce zupełnie ten pomysł się nie podoba. No to zaczynamy. Duke de Puls pragnie spotkać się z nami w wąwozie za... To pułapka! Ser Długoręka miał rację! No więc, tak jak przewidywał ser Długoręka, szczur zostawił na nas pułapkę. Nie dało się z nim jak negocjować. Pułapka! Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie Duke'a de Pusa. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. A więc wpadliśmy w pułapkę. Teraz musimy już ze szczurem walczyć. No nie da się z nim za bardzo negocjować. Będziemy musieli wybudować swój zamek i chronić się przed atakami szczura. Będziemy mieli tutaj również dostępne kamieniołomy, woły zaprzęgowe, bramy i mury zrobione z kamienia, więc tutaj już mamy mocniejsze umocnienia. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Mamy również dostępną murowaną siedzibę, jest to siedziba stworzona, zbudowana z kamienia. Postawmy sobie może ją tutaj. Jesteśmy na tej samej mapie, na której byliśmy przed chwilą, na której przed chwilą wpadliśmy w pułapkę szczura. Postawmy fortecę naszą tutaj. Oczywiście spichlerz. Tutaj mamy też niedźwiedzia. Spróbujmy go ubić naszym lordem. Czy mamy jeszcze jakieś niedźwiedzie na mapie? Chyba nie. No niedźwiedzie są już dużo silniejsze od wilków, jednak one nie żyją tutaj w stadzie, zwykle pojedynczo.
Trochę obrażeń zadał naszemu lordowi. Dobra. Zaczynamy od chatek drwala. Trzeba tutaj sobie jakieś drwali postawić. O, z tej strony może. Domki jak zwykle. Możemy tutaj korzystać zarówno z chat myśliwskich, jak i zagrody bydła oraz farm pszenicy. Chyba farm pójdziemy sobie tutaj w pszenicę. Tak jak w poprzedniej misji. Tylko tam akurat nie mieliśmy już żadnego wyboru. Zwiększmy sobie skład zapasów. Okej, taki powinien wystarczyć. Młyn oczywiście. Jaki sobie tutaj wywalimy. Na razie jedną piekarnię, musimy czekać na drewno. Będziemy mieli tutaj dostępne kamieniołomy. Kamieniołomy można kłaść tylko tutaj na złożach kamienia, więc tylko w tym miejscu na mapie. Nigdzie indziej tutaj złóż nie ma. Dlatego możemy tutaj kłaść sobie kamieniołomy. Do kamieniołomów potrzebne są jeszcze woły zaprzęgowe, czyli woły, które będą nam nosić kamień od tych kamieniołomów do składu zapasów. Mamy ten kamień tutaj w naszym składzie zapasów. Możemy dzięki temu budować mury, jak i kamienne koszary oraz oczywiście bramę. Są również dostępne schody, ponieważ na te mury można wchodzić w przeciwieństwie do palisady, co jest chyba oczywiste. Piekarnie jakieś. Jeszcze parę farm. Na razie trzy farmy niech zostaną. I warsztat włóczniczy. Musimy tutaj już produkować łuki. Okej, kończy się jedzenie w spichlerzu. Zacznijmy budować tutaj nasze umocnienia. Więc wybudujemy sobie... chwila, zobaczmy, gdzie są drogowskazy. Tutaj jest jeden. Tu jest drugi, tu jest trzeci. Dlatego wybudujmy to jakoś tak, opierając się tutaj o te skały. O, może coś takiego. No, teraz jest nawet nieźle. Tutaj już nigdzie nie mamy drogowskazu, dlatego dociągnijmy sobie tutaj to do końca. O, teraz jesteśmy otoczeni. Nikt tutaj nie może się do naszej siedziby przedrzeć. Warsztat łuczniczy jeszcze jeden. I oczywiście zbrojownia. Kamienne mury są oczywiście dużo trwalsze. Możemy też kamienne koszary budować w tej misji, jak już wspominałem. Tutaj te koszary różnią się tylko tym, że są do budowy za kamień, a nie za drewno. 8 łuków mieliśmy w naszej zbrojowni na start. I teraz będziemy mogli dobudować sobie tutaj kamienne mury. Kamienne schody do kamiennych murów. I łuczników sobie wrzucimy właśnie na te mury. Tutaj jakąś dziurę trzeba sobie zrobić, żeby nasi robotnicy mogli stąd wychodzić. No dobra, postawimy teraz sobie dwa kamieniołomy. I spróbujemy tutaj wrzucić dwa woły. Tylko trzeba czekać na drewno. W jednym kamieniołomie pracuje 3 pracowników, przy jednym wole pracuje 1 pracownik i wół. Jednak woł pojawia się tutaj automatycznie. Nie ma złota. Tego zwiększmy podatki. No i żywność. Ustawmy większe racje. I wybudujmy parę jeszcze piekarń. O, 3 piekarnie. I jeszcze jednego. Albo nawet 2 woły sobie wrzucimy, ponieważ... No, 2 woły na 2 kamieniołomy raczej nie starczą. Do jednego kamieniołomu przydaje się... do jednego kamieniołomu wchodzą zwykle 2, 3, nawet 4 woły. W zależności od tego, jak daleko jesteśmy oddaleni. Czekamy na rozkazy. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Piekarze zaczynają nam już tutaj lepiej działać. My będziemy potrzebowali bramy.
Za chwilę nam już tutaj pierwszy kamień dotrze do naszej siedziby. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Potrzebujemy jeszcze jednego młyna. Ale najpierw zwiększmy ilość chatek drwala. Bo nie ma tutaj przede wszystkim drewna. Przeciwnikowi i oczywiście katapultami będzie ciężej zniszczyć kamienne mury. Dlatego no... umocnienia z kamienia są oczywiście dużo mocniejsze. Tutaj sobie wrzucimy bramę. I na bramie mogą stać łucznicy. Tutaj jest na bramie dosyć sporo miejsca. Występuje w grze jeszcze większa kamienna brama, ale na razie w tej misji jeszcze nie jest dostępna. Okej. Okay. Kolejny warsztat łuczniczy sobie tutaj wrzucimy. I jeszcze jeden kamieniołom. Może tu wejdzie? Wejdzie, okej. Okay. No, trzy kamieniołomy tutaj wejdą. Więcej się nie uda. Potrzebujemy również jeszcze ze dwa domki. Możemy też tworzyć mur z blankami, jednak ten mur musi przylegać do naszego istniejącego muru. Mur z blankami pozwala nam tutaj osłaniać naszych łuczników, którzy stoją na murze, a więc łucznicy przeciwnika będą mieli ciężej będzie im trafić naszych łuczników, więc zdecydowanie opłaca się to wybudować, jednak poczekajmy jeszcze na trochę więcej kamienia. Jeszcze parę piekar. Chyba jeszcze dom będzie potrzebny, kolejny. Wiadomość od szczura. Och, trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Szczur już za chwilę będzie nas atakował. Dlatego dobudujmy sobie tutaj mur z blankami. O, jak widzicie, tak to wygląda. No i też oczywiście katapultom będzie tutaj ciężej zniszczyć te mury. Może tutaj nie umacniajmy tego na razie blankami, ponieważ od tej strony raczej nikt nas nie będzie atakował. Okej, szczur atakuje odtąd. Ma też drabiniarzy. Drabiniarze mogą podbiec do murów, przyłożyć tutaj te drabiny do murów i przez to włócznice przeciwnika mogą nam wbić tutaj na nasze mury. Tak więc będzie trzeba na nich uważać. O, możemy jeszcze kilka warsztatów nawet stworzyć. Okej, strzelamy do tych łuczników. Jeszcze tych łuczników trzeba wybić, żeby nam kamieniołomów nie poniszczyli. No dawaj, strzelać do niego. Nie mówcie, że jednego łucznika nie umiecie zabić. Podejdźcie tutaj bliżej. O. Jeszcze ma tam parę włóczników. Stańmy może gdzieś tutaj. Ha, on tą katapultą sobie tutaj podjechał. Dobra. Za chwilę ta katapulta, podejrzewam, że przejedzie gdzieś tutaj. Dlatego ją wystrzelamy. Czekamy na rozkazy. Mój panie. A, jednak ucieka. Już tam zmierzamy. Jednak ucieka, więc spoko. Mamy już teraz całkiem sporo warsztatów. Tego z łucznikami też nie będzie tutaj problemu. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tutaj nie możemy budować zbyt blisko chat, naszego drogowskazu. Nie można tutaj tego zbudować. Dlatego tak na granicy trzeba to budować. Dodałem jeszcze parę chat, żeby tutaj naprawdę sporo drewna nam przybywało. I więcej piekarń.
Wojska szczura atakują. Okej, kolejny atak. Tym razem jest chyba trochę większy. Tutaj dodajemy sobie jeszcze parę piekarni. Okej, atakują. Podejrzewam, że ci łucznicy nawet tutaj nie zdołają nic zrobić. Chodzi o łuczników przeciwnika. Musimy jak najszybciej ich tu powystrzelać. Uwaga na tych drabiniarzy, bo już przysunęli się tutaj do murów. Okej. Jeszcze tu jakiś włócznik. No i nie ma ani włóczników, ani łuczników. Jeszcze tutaj parę włóczników zostało, aby chronić te katapulty. Jednak co mu z katapultami, jak zabiliśmy jego główną armię. Stwórzmy jeszcze tutaj sobie schody, by było łatwiej tutaj na te mury wejść. Mamy aktualnie 70 już prawie ludzi w zamku, jest 70 na maksymalną ilość 84, więc populacja naszego zamku wygląda całkiem nieźle. O, są katapulty. Nie wiem, co on robi. Podjeżdża pod same mury katapultami. No to są właśnie komputerowi przeciwnicy w twierdzy. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Okej, ci zostali wybici, a to już za chwilę kolejny atak. Ruszy na nas. Łucznicy w gotowości. Ruszamy natychmiast. Dajemy tu łuczników. Możemy nawet pogrubić sobie te mury, by katapulty nam tutaj nie zagrażały. Tu gdzie się da, to pogróbmy. Oczywiście, żeby zostawić wejście odsłonięte. Wojska szczura atakują. Okej, szczura atakuje, tym razem od tej strony. No a tak jest znowu większy. Czekamy na rozkazy. Doszkulmy jeszcze parę łuczników. Wyślijmy ich od razu na mury. Już tam zmierzamy. Wszystkich tutaj na mury. Nowych rekrutów, sir. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Okej, tym razem jakoś dosyć sprawnie te katapulty stworzył. Drabiniarze już są przy naszych murach, ale chyba nie zdążą tutaj dobiec. Włócznicy prawie wybici. Okej, ich już nie ma. No i uciekł. Jeszcze będziemy mieli jeden atak. Dlatego przygotujmy się do ostatniego ataku. O, tu włócznik nawet parę chatek zniszczył. Ale mamy aż 1700 zł. Drewna mamy 400, ponad 400. Czekamy na rozkazy. Dlatego możemy nawet rozwiązać tych drwali. Wtedy staną się oni wolnymi kmieciami. Pójdą tutaj do ogniska, mogą nam się przydać do szkolenia jednostek. Nie musimy czekać, aż nowi chłopi przybędą do naszego zamku. Okej, naprawmy szybko te straty w murach. Łucznicy w gotowości. Panie, nie możemy tam dojść. No złaście tutaj. Stąd. Panie, nie możemy tam dojść. Okej, tutaj odbudujemy sobie mur. No i jest spoko. Wiadomość od szczura. Oto ja, mocarny Deppus, twoje przeznaczenie. Wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją armią. Zwiadowcy donoszą, że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Dobra. Ja sobie tutaj jeszcze dobudowałem taką bramę, ponieważ tutaj się sporo łuczników może zmieścić. Dlatego taka brama jest najlepsza. Taka brama jest lepsza na pewno od zwykłego muru. Czekamy na rozkaz. Wojska szczura atakują.
Ruszamy na okej, atakują od tej strony. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Trzeba nam broni, sir. Czekamy na rozkazy. Więc rozpoczynamy obronę. Może się uda jeszcze tych inżynierów zabić? Nie, już tutaj nasi uczniowie nie zdołali dostrzelić. Dlatego będą nas ostrzeliwać z katapult. Czekamy na rozkazy, tak? Wyruszamy. No a całkiem nieźle tutaj idzie wybijanie tych łuczników. Nasi strzelcy nie mają tutaj żadnych problemów z wytępieniem jednostek wroga. Tu jeszcze nam próbują chaty niszczyć. No, wystrzelać ich. O kurde, zniszczył nam bramę. Nasi uczniowie tutaj mocno ucierpieli. Niektórzy nawet zginęli. To podbiegnijmy tutaj. Strzelać, panowie, strzelać. No i ucieka. Szczur ucieka. No jeszcze tutaj jacyś inżynierzy sobie stoją. Nie mogę wycelować, sir. Dobra, uciekli. Od szczura. Och, a to ci kłopot. I och, znowu przegrałem. No i znowu szczur przegrał. Mam nadzieję, że w końcu uda się go zabić. 3% straconych jednostek. No myślę, że głównie to przez tą zniszczoną bramę straciliśmy tam paru ludzi. Znowu to samo. To niewiarygodne, ale tracę hrabstwo za hrabstwem. Jeszcze chwila i będę zupełnie zgubiony. Chyba powinienem pojechać na tyły i sprowadzić posiłki. Co? Pojechać na tyły? Czyż nie będzie prościej sprowadzić wojska przez posłańca? Ależ skąd? Nie masz się zresztą czym martwić. Wrócę, zanim zdążysz się zorientować. Do zobaczenia, mój zaufany przyjacielu. Do zobaczenia. No, szczur i wąż są już w bardzo dużym zakłopotaniu. Szczególnie szczur, któremu zostały jeszcze dwa hrabstwa. Wbiliśmy się tutaj w jego państwo. W następnej misji przechodzimy sobie tutaj na ziemię neutralną. Jednak co nas tam spotka, to zobaczycie już w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam, do następnego razu, cześć, na razie.